Cześć, siemano, witajcie ludzie, bardzo serdecznie, jestem Candy, zapraszam was na materiał z gry Ride. W sumie już drugi, ale pierwszy z takiej serii właściwej, bo ten pierwszy był na PlayStation 4, na wersji demonstracyjnej, która to była dostępna przed premierą, tak żeby wiecie, kurczę, sobie zobaczyć na tą grę. No i ja się złapałem, to była taka reklama od firmy Milestone, ta wersja demonstracyjna. I właśnie na tej reklamie, kurczę, tak mi ta gra się spodobała, że zaopatrzyłem się w wersję PC-tową. Gram na padzie od Xboxa, nie wiem tylko w sumie dlaczego nie szczytała mi gra, wiecie, przycisków i tego urządzenia tak perfidnie, że zamiast tutaj escape czy potwierdź bym miał przyciski spadu, no ale cóż, nie to nie. Online to tam z ziomkami, czy też nie wiem, czy jest w lanie, czy nie. Nas interesuje mój kierowca, a później mistrzostwa. Mój kierowca strój, a mogę sobie już wybrać jakikolwiek inny? Ej, ale fajnie. Taki, taki i taki. Czym one się różnią? Nie wiem, chcę ten, inny niż poprzednio. I słuchajcie, kurczę, strój profil, jeszcze, później będę opowiadał, bo to jest znowu seria, wiecie, taka, aha, to tu załatwimy sprawę na klawiaturze, nazwisko, imię będzie tak, Play Candy. Co wy na to? Bardzo oryginalnie, nie? Candy, kolejna seria taka, wiecie, typowo wyścigowa, że nic tylko i wyłącznie wyścigi, tam jakaś kariera. Tak jak z The Crew. I ja, kurczę, się zdziwiłem, że The Crew tak naprawdę fajnie przyjęliście. Jestem z Polski, to widać. Tak fajnie przyjęliście i cieszyła się wielkim, kurczę, no właśnie zainteresowaniem. A co tam się w sumie działo? No nic tylko się ścigaliśmy. Ja byłem taki, kurczę, zdziwiony. Wow. No i tak myślę, że z tą serią będzie tak samo. Boże, ale wy macie tutaj dziwne twarze. No dziwne. Weźmy którąś z pierwszych, już za bardzo nie kombinujmy. Ty możesz być stary, kolor włosów. Niech jest czarny. I fryzura. Nie, nie. Zdecydowanie. Nie, nie. Co to kurwa? Nie, w czapce się nie będziemy ścigać. Pierwsza z fryzur. Escape mężczyzna. Wszystko zapisane. No i mam nadzieję, że ta seria tak samo... Ale on wygląda dziwnie, ale to już nic. Styl jazdy. Ta seria zostanie tak samo fajnie przyjęta i będzie też funkcjonować w takim, kurcze, stylu, że tu będzie wyścig, będziemy się ścigać, już tam wiadomo, lekki komentarz, ale bardziej w takim stylu moich luźnych opowiastek, moich jakichś tam, wiecie, tematów, rozmyślań, przemyślań filozoficznych. I będzie też całkiem fajnie. Uroczystości, what the fuck? Wszystkie! Świętuj jak chcesz, stary. Kur, świętuj jak kierowcy chcesz. Kierowcy na torze różnią się nie tylko wyglądem, ale też stylem jazdy. W grze Ride możesz wybrać jeden z trzech domyślnych stylów lub stworzyć własny, dostosowując pozycję w najdrobniejszych szczegółach. O, w dupę, to jest najważniejszy aspekt. Taki, wiecie, taki, żeby był efektowny, taki, że kładziemy się, o właśnie. Taki, co wy na to? Taki, kompletnie się nie znam na motocyklach, kompletnie tam czasem, wiecie, jakiś GP oglądam, czy coś takiego. Ale tak to kompletnie nic. Pokaż, jak rotujesz te ramiona, czy co ty robisz. Ja jebie, nie wiem, o co chodzi. Wiecie co? Prawa stopa na ziemi, pozycje startowe. Obie stopy na ziemi. Dajmy tylko prawa, wiecie. Darujmy sobie, naprawdę. Może później to będę zmieniał. A tytuły? O co chodzi z tytułami? Wolny duch, przyjmij ten darmowy tytuł na powitanie w świecie Ride. Demon prędkości. Czyli mogę sobie przyznać duch. Tytuł, jaki chcę, tak? Później będę odblokowywał. Dobra, to zobaczmy. Wielbiciel jazdy przyjmie... Dobra. Miłośnik motocykli. Pewnie! Miałem motorower w dzieciństwie. W sumie dalej mam, ale brat na nim jeździ. Także jestem, kurwa, miłośnikiem w 100%. Jeśli ktoś się nie zgadza, to niech... Cześć! Wiecie, co tu jest fajne? Tutaj fajny jest podzielony ekran. Można grać... No tak, ja na padzie może brata zaproszę na klawiaturze. Jakoś to ogramy, jeden materiał taki wam puszczę. I zobaczymy. Strasznie się, kurczę, no cieszyłem, że jest podzielony ekran. Oczywiście lepsze by to było na PlayStation 4, bo dwóch ludzi na dwóch padach byśmy sobie jakoś pograli. Tutaj jeden się musi męczyć na klawiaturze. Chyba, że podłączymy jakiegoś pada. Mam nadzieję, że gra to szczyta bez problemu.
No i sobie ogramy. A tymczasem Mistrzostwa Świata. Rajd. Twój dom to miejsce, w którym spotkasz innych kierowców. To tu zaplanujesz wszystkie swoje działania. Za każdy wyścig, w którym weźmiesz udział, otrzymasz punkty. Za zebrane punkty możesz kupować nowe motocykle i akcesoria. Wow, ale mój dom nie jest domem dla wszystkich. Mój dom, tak sama nazwa wskazuje, jest moim domem. Ewidentnie jakieś modelki, jakieś dupy, nic poza tym. I już mi się to gryzie, co ty ze swoim czerwonym motorkiem tutaj robisz? A ty, kurwa, nie deptaj trawnika! Dobrze, w lewo, na kamienie zejdź. Co to jest? Zawody Mistrzostw Świata, nie, elitarne trofea. Boże, ale tutaj jest zakładek, ja tego nie ogarnę. Moje motocykle. Zobaczmy, mam takiego. Wybrałem go, było wybór spośród trzech na samym początku, jak już uruchamiało się grę. No i tego nie nagrałem, ale to nic. Tam nic ciekawego nie było za bardzo. Ten Triumph jest najlepszy z tych motocykli trzech, które tam miałem dostępne. Mogę sobie dostosować, tylko że no kurde, nie wiem na którym padzie, o na tym, na przycisku. Silnik, skrzynia biegów, mam 5500 punktów, to wiecie co, może coś zrobimy. Mam dlatego tyle tych punktów, że sobie strzeliłem, na pewno to chcę, tak. Strzeliłem sobie jeden meczyk, to znaczy jedną rozgrywkę. Tak na początek szybki wyścig sobie strzeliłem, żeby zobaczyć jak to wszystko działa na PC-cie i też jak działa nagrywanie. I jeśli chodzi o nagrywanie, o Mirrorless Action i o nowy tryb od NVIDII, to mam też historię do was, ale to nie wiem czy teraz w sumie w tym materiale zdążę opowiedzieć, czy w drugim na przykład. Bo to jeśli, nie wiem, ktoś z was nagrywa i chciałby, no jakieś... Ile tu jest kurwa rzeczy? Jakieś kurcze porady, to bardzo was zapraszam na kolejny materiał, tam to opowiem, jeśli chodzi o nagrywanie Mirrorlessem i o nowy tryb od NVIDII, który jest dekodowany przez kartę graficzną. No i niestety w niektórych elementach no jest świetny, tak, bo nie zżera praktycznie kompa, aczkolwiek no właśnie ja tak myślałem, że tak cudownie być nie może, tak jak było. No i wiecie, to sobie kupimy za 6, jak będę miał już lepszy. No i jednak w pewnym aspekcie mnie zawiódł, w aspekcie właśnie ścigałek, ale o co dokładnie chodzi, to jest historia na kolejny materiał. 4400, wezmę sobie zawieszenie to znaczy ulepszę jakoś, za 4 koła. Sterowność, to jest bardzo przydatna rzecz, bo wiecie, jasne, że czarne. Motocykl szybciej kładzie, ja mam łatwiej po prostu skręcać, a tutaj też tak nie chodzi za bardzo o to, żeby mieć szybką maszynę, totalnie szybką, która wszystkich niszczy, tylko w pewnym aspekcie też chodzi o to, żeby technicznie przejechać zakręty i jakoś mieć... Ej, zobaczmy, kup motocykl. Dealer! Zobacz producentów. O, gdzieś, kurde. Posiadane. Zero. A mogę wejść na przykład i kupić? Ile takie coś kosztuje? 14 koła. No ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie, na pewno mam 14 tysięcy punktów. Ja będę mówił, że to są jakieś pieniądze, niekoniecznie będę mówił punkty. Wybierz kategorię, a zobaczmy te elektryczne. Właśnie, bo tutaj podobno są elektryczne zabawki. I one nie są, kurwa, znowu takie słabe. Za 38, super. Brązowy medal w elitarnym trofeum. Ciekawe jaki to ma odgłos. Na pewno sobie takiego kupimy. Na pewno sobie kupimy. Wróć, bo ja chcę w końcu przejechać jakiś... spersonalizuj swój motocykl. Byliśmy tam, wróć, kurczę, dlaczego ja to nacisnąłem? Może kolorek tylko zmienimy, bo mi się jakoś ten niebieski nie za bardzo podoba. Nie tutaj. Tutaj, barwy. A to? Aha, barwy, to mogę wybrać. Ja się dziwię, co tu, skąd ten motocykl taki? Szary? Albo czarny. Lepszy czarny, co nie? Masz za mało punktów, żeby dokonać... mówiłem coś, spierdalaj, ale ty nie chodzisz po trawniku, dobrze. Mój kierowca, członkowie drużyny. To tamten skurwysyn. Ej, dobrze posłuchał, nie chodzisz po trawniku. World Ranking. Nie, elitarne zawody Mistrzostw Świata. Przejdźmy w końcu. O kurde, tego tutaj jest? Od początku jedziemy. Reputacja zero, no nie dziwię się. Naked Base in my little group. Bam. Fajnie, że jest wszystko spolszczone, dokładnie jeszcze w dodatku z dubbingiem. Ideał. Rama, koła. Ta klasa to idealny inkubator, w którym może się swobodnie rozwijać pasja do jazdy.
Motocykle te oferują czystą przyjemność z jazdy, tworząc tym samym niezwykłą więź pomiędzy maszyną a kierowcą, która zacieśnia się z każdym kolejnym zakrętem. Poczuj dreszcz emocji płynących z rywalizacji i nie bój się błędów. Te motocykle cię nie zawiodą. Z każdą chwilą będzie coraz cudowniej i zanim się obejrzysz, wibracje zaczną przepływać przez twoje ciało, współgrać z nim, aż ty i twój pojazd osiągniecie rozkoszne crescendo, po którym nic... Co osiągnę crescendo, kurwa, co to jest? Co to jest crescendo, chyba że go nie zrozumiałem. Crescendo. Ja tak nazwę ten odcinek, crescendo, tylko kurwa, niech mi ktoś powie, jak to napisać. Przez K czy przez Q? Ja sobie tu coś muszę wybrać. Motocykl. Motocykle są niedostępne. Używany motocykl się kwalifikuje. Aha! W takim sensie, dobra, czyli jeśli będę chciał i tak przejechać jakieś inne zabajery, to będę musiał mieć nowy motocykl. Tylko że chciałbym wiedzieć, czy na przykład ten mój motocykl sobie da radę. O co chodzi? Serio? To co? Pierwszy startujemy, Mediolan jakiś. Mam 400, za bardzo mi to nic nie da. I dlaczego? Aha, kurde, wróć! Nie jest pomalowany dlatego, że nie miałeś pieniędzy. Pamiętasz? Czy już nie? Cyk i startujemy. Nie chcę go sprzedawać. Chcę potwierdzić i chcę ruszyć. W ogóle ta gra jest tak dziwnie skonstruowana na PC. Zobaczcie, teraz ta grafika jest brzydka tego motocyklu. Jest tak jakby wklejony obrazek. Tutaj sobie oczywiście możemy przeczytać, darujmy sobie to. Jest wklejony obrazek, a teraz zobaczcie, zaraz to się załaduje. O! Jest nasza piękna maszyna, no kurde. Anti-aliasing, wszystko kurwa chyba działa na full, jak pamiętam tak jak ustawiłem. Mamy stałe 60 klatek na sekundę, przynajmniej na razie, potem też chyba jest, bo sprawdzałem. Piękny motocykl. Daj. Kupił mi ktoś z was taki. Wiecie, żebym się bardzo cieszył. No nie ukrywam, że no, troszkę sępię, ale tylko troszkę. Dobra. Right. Początkowe ustawienia, jeszcze to sobie zobaczę. Aha, ustawienie. Ustawienia motocykla, ja chciałem. Zawieszenie. Tłumienie odbicia. Jakieś podwójne, sztywność amortyzatorów. Ja pierniczę. Wiecie co, może na razie zaufajmy troszkę grze i zostawmy to. Zamontuj ostatni poziom ulepszenia skrzyni biegów, aby wyedytować to ustawienie. Położenie P głównej. Zmniejszenie przełożenia przykładni głównej zwiększa przyspieszenie, natomiast zwiększenie zwiększa prędkość maksymalną. Mniejsze przełożenie poprawia reakcję silnika. Podczas. Weźmy, dajmy sobie mniejsze troszkę przełożenie i będę miał lepsze przyspieszenie, a tam chyba na tej trasie jest stosunkowo dość dużo zakrętów i będzie lepiej. Więc git, zatwierdź zmiany. Oczywiście, że chcę zatwierdzić, wróć, wszystko za opcję wyścigu. O, to jeszcze nie zmieniłem. Poziom SI, wiecie co? Na razie na łatwy, później sobie przerzucimy na średniej, bo nie wiem, oglądaliście materiał i tak było stosunkowo trudno, bo ja się wywracałem, aczkolwiek troszkę przetrenowałem sobie na PS4 i szło mi to lepiej, nawet na średnim dawałem radę bez problemu wygrywać, ale na razie pierwszy, zostaniemy na łatwym, przewinięć tak 4, żeby nie było zbyt prosto, później też zmniejszę, fizyka zwykła, jakie są inne, zaawansowana, średnia, zwykła. Automatyczne hamulce w życiu, łączone hamowanie, tak, kontrolna wheel, tak, zostaje, TCS na wysokim, skrzynia biegów, linia jazdy nie wyłączona, automatyczna, ok. No i wydaje mi się, że możemy jechać. Powinniście mieć o wiele ładniejszy obraz niż na PlayStation 4, z tego względu, że ja też dopadłem inne opcje ustawienia, o których wam pogadam później, ale też jest oczywiście 60 klatek i powinno być cudownie, zakręt w prawo. Okej, okay. Skup się na tym, żeby jechać dokładnie. Chłopaki! Dobra, jedziemy. Ojej, kurczę, tu jest faktycznie prostka bardzo długa, więc ja powinienem mieć też prędkość maksymalną w miarę stosunkowo dobrą. Ile my wyciągniemy? 200? Ponad 200 na pewno, ale widzicie, tamci mi uciekają. A tu trzeba hamować już. Muszę to wyczuć. Ale mniej więcej dobrze mi się udało, tylko że tej dwójki nie mogę dogonić. Co to jest na dole? Tam jest poziom oleju. Ty patrz na trasę, może lepiej. Poziom oleju. Kurde, przewinięcie.
A raczej się wolę skupić na jeździe. Tak, skręcaj, jedziemy. Poziom oleju 10 km poniżej, to jest chyba to, ile już przejechałem. Skręcaj! Wyciągniemy te bajerki. Muszę ulepszyć ten motocykl, bo on nie jeździ tak dobrze jak Triumph z tego na PS-ie, co ogrywałem sobie. Dobra, ale już jest jakiś postęp. Jestem trzeci, jednego wyprzedziłem, który mnie wziął wcześniej. Ile mamy okrążeń? 3. Dobra. Ej, chodźcie. Czekaj, wywróciłem go chyba. Nie, przeżył to jakoś. Czekaj, jak to się stało? Źle, wiem, tu trzeba łuki dobrze brać, ale ja się skupiam na tym, że... Wygadać do was, żeby coś wam mówić, to wiecie. Nie zawsze wychodzi to dokładnie tak, jak ja bym chciał. Zakręt. Hamujemy. Wow. Przepraszam cię, to jest tak jak w wyścigach samochodowych, tylko że tu można bez problemu się wypierniczyć. Mogę go postawić na koło? Nie, raczej nie próbuj tego robić. Johnson! O kurde, raczej barierka. Nie, nie mogę. Cofaj! Kurde, dobrze. Hamujemy, jak ten hamuje, to ewidentnie jest taki zakręt, kurde. Zrobiłem dokładnie to samo co tamten typo i teraz już wiem, ale byłem przerażony, ja nie mogę w tym momencie. No i widzicie, motocykl mi nie pozwala na to, żeby z SI jakimiś średnimi później może wygrać. Dobrze, że są przewinięcia, bo już bym był, oj kurczę, ale w dupie. Dawaj, ja to oczywiście wyćwiczę i później będziemy, wiecie, łoić wysokich. Zakręt, taki z łukiem nad datkiem, okej, i po zewnętrznej cię wezmę. Dobrze jest, jak tam jesteś, okej. I teraz tylko robić przewagę, żeby mieć naprawdę. Chodź i chodź. Serio wam polecam, kurczę, granie na klawiaturze w tą grę jest chyba bardzo uciążliwe, bo... udało się. Bo tutaj mogę sobie dać na zakrętach tyle gazu, ile chcę. Mogę pochylić motocykl w takim stopniu, jakim chcę. Na klawiaturze to funkcjonuje najprawdopodobniej tak, że dajecie od razu full gaz i full przechył. Tylko musicie tak klikać, żeby mieć jakiś mniejszy kąt. A to jest na pewno bardzo, bardzo, ale to bardzo uciążliwe. A tak na padzie się świetnie gra. Dlatego musimy podłączyć jakiegoś drugiego podpoceta. Zaproszę brata i może coś ogramy. A nie, nie stawiaj tego. Nie stawiaj go na koło. Jak tam z tyłu? Okej, okay, w miarę okej, okay, w miarę okej! Okay. Przesadziłem z prędkością, znowu będzie barierka. Albo i nie. Czy wy nie sądzicie, że to się udało po prostu na totalnym farcie? Takim totalnym, totalnym? Tak. Zdenerwowałeś mnie! Kto tu jest mistrzem? Kto tu jest nową gwiazdą tej gry? Wypad. Mogę cię wywrócić, tu powinno funkcjonować coś takiego jak automatyczne lusterka w stylu Bond, James Bond, yep! Trzecie okrążenie na 3, gdzie jest ta meta pierniczona? Tutaj nie weźmiesz mnie przed samą metą. Dobrze, że mam powtórzenie. Wycofię sobie najbardziej jak się da. Jeszcze, bo będziemy brać dłuższy łuk. Okej, okay, damy radę. Jeszcze nie jest meta, ale... Wiecie, co ja właśnie myślę? Że już się skończyły przewinięcia. I raczej proponuję dojechać to bezpiecznie, a na drugim na przykład miejscu, niż się wywrócić i dojechać na piątym. Okej. Okay. Gdzie ty tam jesteś? Luzik. Bezpiecznie. Chyba, że tu już jest meta. Czy my czasem właśnie nie zwyciężyliśmy? Dziękuję. Okej, jeszcze jeden wyścig. To co? 10 tysięcy dostałem! Wow, nie spodziewałem się aż tylu. Ciekawe, co powie mój cudowny narrator tej gry. Ale jesteś zajebisty. No. Powiedz coś. Cokolwiek. Dzięki temu rezultatowi otrzymujesz dostęp do tablicy wyników kierowców. Osiągaj dobre wyniki, żeby piąć się w górę w rankingu. Awans na tablicy wyników zapewni ci także dostęp do ekskluzywnych wyścigów, takich jak elitarne trofeum. A o motocyklach nic nie mówisz? Czekajcie, to wiecie co? Kurczę, fajnie, ale ja chcę...
Jedziemy to tym samym motocyklem, tylko że go nieco ulepszymy. Na pewno pod względem silniku. Tutaj, weźcie to. Ile dostanę? No, dostanę dość sporo. To będzie mój pierwszy motocykl, więc ja i tak go nigdy nie sprzedam. O, coś to doda. Niech Triumph zostanie, ja go nie mogę sprzedać. Układ wydechowy, ile on tu kosztuje? Cena, tyle. Coś to zmienia? Nie, ale ten jest chyba taki fajniejszy. Droższy to fajniejszy, nie? Też wyznaję taką zasadę. Tak, nie. Praktycznie już tu, kurczę, wszystko z tego wykupiłem, tak? Skrzynia biegów. Musimy zapamiętać, że tysiak ma zostać na przemalowanie. Aha, to kosztuje 3. A co to daje? Przyspieszenie. Przyspieszenie mam zajebiste. Szybka manetka. Za 300, tak. Wróć. Łańcuch. Za 200, za 300. Macie jakieś droższe? Za 200? A ten za 300, co on chciał? Weźmiemy ten za 300. Hamulce i to kupiłem, a zaciski. Ile one kosztują? Tysiak. Weźmy. Tysiak zaciski. Okej, jeszcze coś mogę kupić za 500. O, linka akurat kupimy i troszkę zostanie. Ile tego tu jest? Moc hamowania. Weźmy niebieskie, bo mi się podoba. I przemalujemy cały motocykl na czarno, bo teraz naprawdę to wypadałoby. Wróć tutaj. Tak. Albo na czarno, albo na szaro. Bo na taki biały kolor w sumie nie wiem, jaki to jest za bardzo, ale weźmy czarne. Tak. Czyli teraz mogę już zmieniać. Obydwa mam zakupione, całkiem spoko. Motocykl waży 166 kg. Tak, wróć. Powinno wszystko być. Patrzcie, jak wyglądają pięknie te niebieskie przewody. Hamulcowe, tak? Z tym płynem. Go! Go! Street Triple wypuścił model. Street Triple 2.7. Jako potomek mocarnego Street Triple stanowił. Ej, ale dlaczego teraz... Aha, to jest na niebiesko, bo to jest właśnie ikona. To nie jest mój motocykl, to jest naklejka i dlatego ona też jest niepuszczona przez żadne filtry, nie ma anti-aliasingu i jest taka brzydka, a to jest... Kupię sobie taki. Na pewno! Za hajsy z YouTube'a za 10 lat. Zbierania 10 lat. Potwierdź. Lecimy. Ta naklejka... A ty nie masz ust. No tak, dotknij się do... Słuchawki masz, ale ust nie masz. Usta mu ktoś podpierdolił. Ust mu nie zrobili, no widzicie? Ja się też dziwię. Początkowe ustawienia chyba są takie jak były i możemy sobie spokojnie rozpocząć. Ja od razu wrzucam jedynkę, bo patrzcie, tu mam zmianę biegów, jedynkę i ten start jest jakby szybszy, bo nie mogę na razie wyczuć tego startu takiego, że jest start i ja naciskam i wtedy jest jeszcze szybszy, ale nie wiem jak to zrobić. Przetestujmy nowego Triumfa, ale źle wziąłem ten zakręt. Zobaczmy jak to jeździ. Ej, całkiem fajnie. Mamy 60 klatek cały czas notorycznie, to znaczy nagrywane jest w 60, a mam 79 w tym momencie, 77. No, tak przy 70 paru się trzyma. Patrz na trasę może. Ej, jedziemy! Sorry. Uhuhu, ale fajna, naprawdę. Tak, ja sobie ćwiczę w tym momencie mój tor jazdy. SI zmienimy na średnie, ale w kolejnym materiale, żeby wiecie... Czasem miałem po prostu opcję się z nimi pomęczyć, a nie tylko ich wyprzedzić. Aczkolwiek ścigają mnie, tak? No i nawet mnie wyprzedził. Bo mu w sumie troszkę chyba pozwoliłem. A ja poznaję trasę. Takie zakręty. Takie bajery. Ale fajne. Zobaczcie, ten nowy motocykl czarny i naprawdę czuję różnicę w samym modelu jazdy, że jest taki lepszy, szybszy. I też ma, no jest więcej mocy, tak jakby czuję pod swoim triggerem, naprawdę. Tu trzeba hamować chyba, nie? Ja muszę się kłaść o wiele szybciej w tych zakrętach. O wiele szybciej, sorry. Dawaj, tak jest. Popodziwiamy widoczki. Pani w panterce. Świetne zderzaki. Jedziemy. Ile to ma? 3 okrążenia dość daleko, czy nie? Ej, tu trzeba chyba hamować. I to zdecydowanie. Lekkie hamowanie i zakręt wcześniej. Znowu źle.
znowu nie tak, jak to powinno być. Oni to właśnie dobrze wzięli. Ja muszę się szybciej kłaść, bo to jest jednak i tak opóźnienie wynikające właśnie z tego, że on musi się położyć. To nie ma tak w samochodzie, że od razu koła skręcone, kurwa, w 90 stopni. Tylko trzeba się kłaść szybciej i trzymać to pochylenie właśnie w takim mniej więcej stylu i ich ścigać. Okej. Mniej więcej to wyszło. Mniej więcej to się udało. Zakręt. Trochę gazu, trochę hamulca, trochę gazu, więcej gazu i wychodzenie, wyprzedzenie w prawo. Nie popychaj mnie, bo cię jebnę. Ej, murek, okej. Okay. No i tu widzicie, moje zakręty biorę źle i tracę w końcu tą linię optymalnej jazdy. O, teraz wziąłem szybciej i wyszło praktycznie idealnie. No, praktycznie tak. Umówmy się, że znowu nie tak super. Ej, dobra. Tak. Co jest za mną? Aj, oddalają się, tylko że tutaj jest ten pamiętny most, na którym... Nie, tak się nie... Tak się nie jeździ. Zdecydowanie, tak bym się totalnie zapomniał, o co chodzi. Totalnie. Jeszcze, dawaj. Zakręt i położenie. I teraz gaz. Zwija mi koło? Nie, ten Triumph jakoś sobie nie daje rady. No, trzycylindrowy motocykl i... Słabo, koła nie zwija, chyba że mam tą kontrolę anti-wheel, czy tam jakąś drugą, jeśli chodzi o ten poślizg, mam włączoną na maksa i chyba dlatego. I tak mi odcina moc na silniku, jeśli wyczuwa jakiś uślizg. No całkiem fajnie i możliwe, że tak jest. Przejechałem, ale dziwnie jeszcze. Chłopaki, chodźcie. Ile samochód, motocykl wyciął mi? 200 będzie? Dawaj 200. Jest 200. No było okej. Okay. Ale mnie ciekawi, co to jest to na przykład, że mamy 25 km jest napisane poniżej tego licznika. Czy to jest chyba odległość, tak? Odległość, ale nie przejechana w tym wyścigu, tylko taka odległość ogólna. Wiecie, jak macie na liczniku po prostu. Ogólna od momentu zakupu tego motocyklu to jest odległość, która nam będzie towarzyszyć aż do końca. 26? Kurczę, jedziemy prawie 200 na godzinę i ten licznik jakoś nie pyka zbyt szybko. No i ciekawe, czy olej się może w pewnym momencie, ten motocykl może się w pewnym momencie jakoś zepsuć, czy coś się mu może stać? Nie wiem za bardzo, ale całkiem w sumie to jest możliwe. Skręcaj. Stary! Ej, oni mnie tu dościgają, to jest ewidentnie, albo i nie. Pięknie, za wolno też nie wolno wchodzić, bo on się jakby położy, straci swoją przyczepność. Straci swoją przyczepność i jest wtedy kicha. No, doścignęli mnie troszeczkę. Troszeczkę mnie doganiają, no wiecie, nie każdy odcinek, tak jak było na tej mapie, na PlayStation 4. Nie każdy odcinek na mapie jest jakby, no, nie każdy odcinek trasy jest moją silną stroną, ojej. O, cudownie, że się nie wywróciliśmy. Tam drugi tak jakby etap tego odcinku, czyli druga połowa była przez taki zjazd z tej góry i tam było trzeba szybko brać te zakręty i kłaść się właśnie wcześniej. I na nagraniu jeszcze tego nie ma, ale ja to później ogarnąłem. Kładzenie się wcześniej, co w ogóle... No, wow, teraz tego nie było. Wróć. Zobaczcie. Tak. O, troszeczkę wcześniej zdążyłem i widzicie, już barierki nie zaliczamy. Au, tak. Dziwna trasa, kurczę, takie 90-stopniowe zakręty to nie ułatwia sprawy. Ja chcę w końcu sobie przejechać przez takie coś, że pojedziemy po typowym torze stworzonym dla, no nie wiem, właśnie motocykli, ewiet. Co ja nacisnąłem? Nie chciałem nic naciskać. I brawo, tym samym sobie przewinięcia skasowałem. Kurde. No to teraz, wiesz, ale dbaj o siebie, bo nie masz już tego. Nie masz już tego i raczej radzę to robić bezpiecznie. Znowu kończymy bez przewinięć i to jest w pewnym sensie dochodzący stres. Aczkolwiek jest meta. Fuck you! Wygrałem! Ha! Znowu 10 tysięcy powinienem dostać, tak? I to nie są niebieskie przewody, tylko fioletowe. Co myśmy to kupili? 10 tysi! Fajnie. Może by było trzeba... A wszyscy jeżdżą Triumfem, widzę. To na razie wszyscy mają ten motocykl, więc całkiem spoko. Dalej. I tak... By the way,
30 parę minut. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Obczajcie linki, które macie w opisie. Tam jest link do Czarodziei Candy'ego. Możecie sobie wejść do fanpage'u, możecie mi zaprosić. Możecie zrobić refa. Zbieramy na kubki, na konkurs. I bardzo fajnie. No kurczę, obczajcie to. I tyle. I widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się gorąco. Cześć. Na razie. Co będziemy robić? Kolejny wyścig. Pa!